W bramce leżę, nikogo się nie boję. Cezarku, Lesza myśli, że bawi się z nami dziennikarzami, a my bawimy się jego wyborami. Poznamy ten wybór w następnym tygodniu. Powiem tak, ambitne cele sobie postawił, ponieważ chciał po pierwsze zagranicznego trenera, co wcale nie jest takie łatwe do osiągnięcia, też później relacyjnie, a po drugie Cezary Kulesza też chciał trenera z doświadczeniem reprezentacyjnym. A więc wybór Paulo Bento, a Władimir Petkowicz. Czy zaskoczy kimś jeszcze? Wątpię, natomiast słuchajcie, warto tu przyjechać. Villajosa pod Alicante, niesamowite miejsce, warte zobaczenia. Prawda futbolu z Alicante i okolic.